Państwa, już do Państwa lecę, nie wyobrażając sobie Państwo, co mi się przydarzyło. Otóż natrafiłem na książkę, której myślę, że potrzebuje każdy z nas. Po pierwsze, spowodowała ona, że się znowu nie wyspałem, ponieważ czytałem książkę pod tytułem Niebo, niespodziewana podróż, moje spotkanie z Bogiem, aniołami i życiem po życiu. Tutaj jeszcze należy dodać, że główny bohater, zaraz powiem, o co chodzi, znajdował się prawie że w piekle, ciemności piekła, chciał go wciągnąć, widział Jezusa, widział aniołów i w szczegółach opisuje niebo. A zatem przez tę książkę się nie wyspałem, ale co ciekawsze, co jest bardzo ciekawe, śniło mi się to, co tutaj wyczytałem. To jest niesamowite, naprawdę. Nie chciałem wstawać i bym pewnie nie wstał, gdybym nie musiał. Nie, bo ta książka jest dostępna w sklepiku mocsłabości.pl. Opowieść oparta na faktach. Jim Woodford, proszę Państwa, doskonały pilot, biznesmen, człowiek, który miał wszystko, pieniądze, rodzinę, uznanie, sukcesy. Był człowiekiem mało religijnym, takim, wiecie, przeciętnym, że tak powiem, chrześcijaninem. Jakoś nie zajmowało jego serca ani jego rozumu życie religijne, tym bardziej tematy związane z Bogiem. Możemy powiedzieć, że my jesteśmy w trochę innej sytuacji, ponieważ my się interesujemy sprawami naszej wiary, interesujemy się Ewangelią. Do czasu, kiedy doświadczył poważnego wypadku, 11 godzin przebywał w stanie śmierci klinicznej, leżąc w łóżku w szpitalu. I przez te 11 godzin odbył niesamowitą podróż. Kiedy o tym opowiadam, po prostu aż mam ciarki. Ten opis nieba, który tutaj się znajduje, jest tak szczegółowy i tak piękny i rzeczywiście zgodny z tym, co w szczątkach jakoś tak, prawda, no bo mamy mało tych opisów, mówi Pismo Święte. Pismo Święte rzadko opisuje niebo, no bo nie da się go opisać przecież zwykłymi słowami. Święty Paweł powiedział o niebie: słuchajcie, nie opiszę go, bo ani ucho nie słyszało, ani oczy nie widziały i nie są w stanie, nasza wyobraźnia nie jest w stanie sobie wyobrazić, no właśnie tego, co jest w niebie, jak niebo wygląda. Jim Woodford nam to opisuje. Opisuje również wygląd Jezusa, spotkanie z Jezusem. Opisuje, w jaki sposób się jego ciało zachowywało w niebie, że był w stanie widzieć w 360 stopniach wszystko dookoła. O tym kiedyś mówił na przykład ojciec Augustyn Pelanowski, który taką tezę przedstawił, że być może człowiek właśnie w taki sposób w niebie widzi, że widzi zupełnie inaczej, jakoś tak właśnie na zasadzie jakiegoś Matrixa. Nie jestem w stanie to za pomocą zwykłych słów opisać. Natomiast Jim Woodford to zrobił i myślę, że dzisiaj za mało się mówi o niebie. Bardzo mało się mówi o niebie. Myślę, że ta książka i to wszystko, co się tutaj pojawia, jest każdemu z nas potrzebne. Powiem Wam szczerze, ta książka jest uzdrawiająca. Podniosła mnie nie tylko na duchu, ale dała mi nadzieję. Powiem szczerze, znalazłem się nawet w takim stanie mojej świadomości, czy też świadomości serca, że mówię, dobra, życie życiem, a to wszystko, co tutaj widzimy, to jest jakby takie trochę szaro-białe, szaro-czarne, szaro-bure, szaro-szare. Prawdziwe życie, prawdziwe widzenie zacznie się w niebie i rzeczywiście polecam Wam bardzo serdecznie tę książkę, która jest bardzo podobna do wielu świadectw zamieszczonych w tej książce, która została jakiś czas temu wydana pod patronatem, przepraszam bardzo, cały czas mam w głowie te wizje, które tutaj Jim opisuje, pod patronatem naszego waszego kanału. Kiedy umrę, chcę iść do nieba, świadectwa osób, które miały doświadczenie z pogranicza śmierci. Ta książka też jest dostępna w sklepiku Moc Słabości razem z tą. Ale czym się różni nasze życie ziemskie, nawet najpiękniejsze? Słuchajcie, może nam się życie układać, może mieć miłość, pieniążki, prawda, podróże. Nie wiem, co tam Państwo sobie wymarzą i o czym marzą. Ale różnica między tym życiem a życiem, jakie czeka na nas w niebie, jest taka jak między tym obrazem, a, uwaga, tym. No, jest różnica, jest.
I pozwólcie, że przy takiej różnicy, to w ogóle jakieś takie słabe był, o słabe był ten, teraz jest mocniejszy. Pozwólcie, że przy takiej właśnie czarno-szaro-białej wizji zostaniemy. Dając się poprowadzić Jimowi, chcę wam przeczytać fragmenty z tej książki. Zaznaczyłem, nie wiem, chyba z 20 stron. Zaznaczyłem z 20 stron. Poszczegóły odsyłam do sklepiku mocsłabości.pl, ale nie jestem w stanie tego wszystkiego przeczytać, dlatego pozwólcie, że już powoli przejdziemy do szczegółów. Po tym opisie nieba, który za chwilę usłyszysz, obudzi się w tobie, bo we mnie się obudziła, ogromna tęsknota za niebem. Poczujesz całym sobą, że twój, nasz dom jest tam. Tam gdzieś w niebie, prawda, że tam jest prawdziwe życie, że śmierć jest właściwie tylko bramą, przejściem, zmianą sposobu życia, jak to mówi katechizm. Będziesz miał pragnienie, kiedy usłyszysz opis tegoż nieba, o którym nam tutaj Jim zaraz za chwilę opowie, będziesz miał pragnienie, żeby na ziemi czynić wszystko to, co najlepsze, aby po śmierci trafić do nieba. Po prostu będziesz miał taką motywację serca, żeby rzeczywiście na ziemi przygotować się do tego, żeby od razu bezpośrednio po śmierci pójść do nieba. Będziesz pragnął zrezygnować nawet z najmniejszego zła, aby po śmierci od razu trafić do nieba, bez tego niepotrzebnego przystanku w czyśćcu. Po tej wizji twoje duchowe pragnienie nieba rozpali się do czerwoności i już oddaję, słuchajcie, jest taki tutaj rozdział. Spacer z aniołami, oddaje głos Jimowi, który zawsze tutaj na początku cytuje Pismo Święte, później mamy taką analizę teologiczną. To jest ciekawe, że jest również do tych wizji Jima analiza teologiczna i ten rozdział, którym jeden z dwóch, o których dzisiaj chcę wam wspomnieć, zatytułowany jest Spacer z aniołami i mam tutaj fragment z Księgi Apokalipsy, rozdział 21. I miastu nie trzeba słońca, ni księżyca, by mu świeciły, bo chwała Boga je oświetliła, jego lampą baranek. I w jego świetle będą chodziły narody i wniosą do niego królowie ziemi swój przepych i za dnia bramy jego nie będą zamknięte, bo już nie będzie tam nocy. I wzniosą do niego przepych i skarby narodów, a nic nieczystego do niego nie wejdzie. Ani ten, co popełnia ohydę i kłamstwo, lecz tylko zapisani w księdze życia baranka. Kiedy na przykład czytamy ten opis z nieba w Piśmie Świętym z Księgi Apokalipsy, oczywiście pojawia się dużo takiej symboliki: światło, światłość, brak nocy, brak ciemności. Chrystus często mówi o sobie: jestem światłością, prawda? No to jest ciekawe, że tak często Chrystus mówi o sobie: jestem światłością, jestem światłem. O co chodzi? Tak by mogłoby się wydawać, no trochę takie to jest symboliczne. Nie. To jest dosłowne opisanie tego, co się będzie z nami w niebie działo. Posłuchajcie. Jim, będąc 11 godzin w stanie śmierci klinicznej, trafia między innymi do nieba. Między innymi, ponieważ również zahacza, że tak powiem, o piekło. Tutaj nie chcę w szczegóły wchodzić, ale posłuchajcie, jak opisuje niebo. Jak wygląda niebo? Jakie jest niebo? Jest takie jak ziemia, tylko 10 tysięcy razy 10 tysięcy bardziej piękne i pogodne. Najpiękniejsze ziemskie widoki, krajobrazy są jedynie niewyraźnymi odbiciami piękna, jakie Bóg przygotował dla nas w raju. Najbardziej zaskakującym aspektem niebiańskiego krajobrazu był fakt, że kolory miały dźwięki, a dźwięki miały kolory, tworząc zmysłowe spektrum, które wprawiało mnie w zachwycenie. I tu muszę pominąć, bo jest tych opisów tyle, że po prostu niebo nie jest globem czy sferą. Pamiętajmy, że niebo znajduje się poza czasem i przestrzenią, bo tam jest wieczność. Nie ma tam horyzontu, który majaczałby gdzieś na krańcu, prawda, krajobrazu. Niebo to nieprzerwana panorama ciągnąca się w nieskończoność w każdym kierunku. Jednak jej cechy widziałem dokładnie tuż przed sobą, tak jakby idea odległości nie miała zastosowania w niebie i w wieczności. Niebo istnieje w wymiarze duchowym, poza naszym ziemskim doświadczeniem. Rzeczy takie jak kolory, czas, względny rozmiar i odległość są ograniczonymi kategoriami, które nie nadają się do opisywania nieskończonej natury nieba. Teraz, słuchajcie, wchodzi w szczegóły, bo przez niebo był prowadzony przez aniołów Jim. Kiedy szedłem ścieżką w towarzystwie aniołów,
Jak wyglądały anioły, to też wam odsyłam do tej książki, też jest zapis. Ogromnie wzrosła moja zdolność widzenia nie tylko tego, co znajdowało się przede mną, ale z każdej strony jednocześnie, jak to jest możliwe. Doświadczałem widzenia peryferyjnego w każdym kierunku, bez obracania, prawda, głowy. Widziałem to, co było przede mną i za mną. Przypominało to raczej świadomość panoramiczną. Nie potrafię wyjaśnić tego poziomu jasności i świadomości, jakiej doświadcza się w niebie. Tutaj, w tym życiu, widzimy wszystko raczej powierzchownie w perspektywie dwuwymiarowej. Zdolność widzenia w niebie pozwoliła mi dostrzegać wszystko z większą głębią. Miałem pełne 360 stopni wizji, którą mogę porównać jedynie do projekcji szerokoformatowej w kinie IMAX. To nie jest, prawda, reklama kin. Bez żadnego ograniczenia głębokości ani odległości. To było tak, jakbym był w stanie dostrzec pojedynczy, kwitnący pąk kwiatu rosnącego na zboczu odległej góry, ale jednocześnie widziałem to, co znajdowało się bezpośrednio przede mną. Moje oczy w tym samym czasie były niczym soczewki mikroskopu i, uwaga, teleskopu. Wyobraźcie sobie, że macie w oczach mikroskop i jednocześnie teleskop. Po ludzku jest to niemożliwe, ponieważ kategorie ludzkie, ziemskie, materialne nas ograniczają. Czytajmy dalej. Krajobraz nieba. Krajobraz nieba naznaczony był znajomymi widokami, takimi jak góry, drzewa, wszelkiego rodzaju roślinność, strumienie i potoki pełne niebiańskiej, krystalicznej wody. Wszystkie te cechy otaczającego mnie pejzażu napełnione były olśniewającą gamą kolorów i dźwięków, jakich nie można znaleźć na palecie artysty ani w rękopisie żadnego kompozytora. Oddziałując na wiele zmysłów, rozciągały się pod jasnym, błękitnym niebem, na którym jednak nie było słońca. Księga Apokalipsy mówi: w niebie nie będzie potrzeba słońca ani światła ludzkiego. W moim odczuciu ten błękit był głębszy niż ten błękit nieba, do którego byłem przyzwyczajony. Nie ciemniejszy, po prostu głębszy. Kiedy szliśmy dalej, ujrzałem przed sobą zwykłą leśną ścieżkę, wyścieloną soczyście zieloną trawą. Słowo zwykła być może nie najlepiej opisuje ścieżkę, która w rzeczywistości mieniła się zachwycającymi kolorami. Tu muszę pominąć, bo tu są już takie opisy, słuchajcie. Kwiaty miały nie tylko barwę, miały też dźwięk. Pięknu dostrzegalnemu oczami towarzyszył koncert improwizowanej muzyki tworzonej przez płatki kwiatów, poruszanych przez nieustanną, delikatną bryzę wypełniającą tamten cały krajobraz. Miałem uczucie, że kwiaty śpiewają oryginalną i nieustannie płynącą melodię, nie mającą ani rytmu, ani końca. Zapytałem strażnika, tego co mu towarzyszył, czy to muzyka. Odpowiedział: tak, James, kwiaty i całe niebo są bardzo szczęśliwe, że tutaj jesteś. Przepełnia je radość, śpiewają dla ciebie. Dla mnie, prawda? I dalej. Były tam też potoczki czy małe strumiki mające około metra szerokości. Nie były głębokie, woda w nich miała lśniąco niebieską barwę. Kamyczki leżące na dnie strumyków miały złoty kolor. Wszystko, prawda, było rozświetlone przez jakąś światłość. Musiałem po prostu wstać, bo się skończyła bateria w ogóle. Ale dobra, czytamy dalej. Kiedy schyliłem się, aby lepiej przyjrzeć się kwiatom, poczułem, że wydzielają one najcudowniejszy zapach. Zaraz będzie opisani ludzie, których tam spotkał, i również bardzo dziwne miejsce, tak zwany żłobek. Jak w przypadku wszystkich innych rzeczy, jakich doświadczyłem w ogrodzie nieba, z trudem przychodzi mi porównać go do tego, z czym mamy do czynienia na ziemi. Być może mógłbym porównać ten zapach do wspomnienia, kiedy byłem otoczony słodkim zapachem kwiatów i jaśminu na południowym Pacyfiku i tak dalej. Odwróciłem się do anioła znajdującego się po mojej lewej stronie i powiedziałem: tak pięknie pachną, wskazując na kwiaty. Anioł odpowiedział: tak, James, to jest zapach świętości. Przypominacie sobie cuda, które były związane z niektórymi osobami błogosławionymi, świętymi, których ciała po śmierci wydzielały właśnie piękny zapach, jak chociażby świętego Charbela, świętego ojca Pio, podobno świętego Jana Marii Wianeya, podobno świętego
Jana Pawła II, ten cudowny zapach róż świętej Tereski, prawda, ciało świętej Bernardetty, której ciało się ponad 300 lat nie rozkłada wciąż. W niebie wszystko odbija miłość i naturę Boga, od przenikających się kolorów poprzez zapach kwiatów, nieustanną muzyczną serenadę, aż do zwykłej przejrzystości płynących tam strumieni. A miasto oświetlone jest samą obecnością Boga. Nie ma słońca, nie ma księżyca, nie ma gwiazd. Jedynie światło Boga i baranka, czyli Chrystusa. Każda rzecz, każde doznanie zmysłowe były inspirowane przez Boga i nosiło Jego znak. Kiedy Chrystus w Ewangelii mówi o sobie, ja jestem światłem, ja jestem światłością, to należy to rozumieć dosłownie. Dosłownie nasze serce, kiedy jest pogrążone w grzechu, idziemy do sakramentu pokuty i pojednania, dosłownie doświadcza światłości. Oczywiście my tego nie odczuwamy, ponieważ po grzechu Adama i Ewy nasze zmysły są, że tak powiem, popsute, ale naprawdę Chrystus jest światłością. I teraz, jako pilot z wieloletnim stażem, potrafiłem przede wszystkim określać moje położenie geograficzne na podstawie mocniejszych i słabszych świateł na nieboskłonie, ku mojemu ogromnemu zaskoczeniu. W niebie nie było żadnego naturalnego źródła światła. Nie było słońca, księżyca, nie było gwiazd ani żadnego innego ciała niebieskiego będącego źródłem światła. Wszystko, naprawdę wszystko było nasycone światłem Boga i tryskało nim. Światło wydobywało się ze wszystkiego, od trawy i kwiatów aż po aniołów. Absolutnie wszystko napełnione jest światłem i nie ma tam żadnej ciemności. A skoro światło wydobywało się z każdej rzeczy, nie było tam też żadnych cieni. Ha. Wyobraź sobie przez moment, że patrzysz na krajobraz, w którym nie ma żadnych cieni. Wszystko w niebie jawiło się z olśniewającą przejrzystością wizualną. Tak jak dziecko czasami maluje, prawda, coś takimi żywymi pastelowymi barwami i zapomni, że powinny, że kamienie, że słońce, że drzewa, ludzie powinni mieć cienie. I mówimy, a jeszcze domaluj cienie, bo ale w niebie nie ma cieni. Właśnie dziecko jakby zobaczy, że widzi, oczywiście popełniając pewien błąd, no na podstawie tego, co my na ziemi widzimy, bo widzimy cienie, ale zobaczcie. Życie jakby bez cienia, bez ciemności. Nie ma tam cienia zwątpienia lub niewiary. Nie ma cienia wstydu, nie ma cienia śmierci. Owo przenikające wszystko światło jest jak światło prawdy, która wypędza każdy cień fałszu. Nie ma potrzeby szukać cienia lub ochrony przed palącym słońcem, ponieważ tam nie ma słońca. Nie ma. W niebie nie trzeba chronić się przed złą pogodą, bo tam nie ma pogody. Światło było odczuwalne jako ciepła i delikatna miłość Boga. Wyobrażam sobie, że niebo jest podobne do ogrodu Eden. Odczuwalna przeze mnie temperatura w niebie była stała i wynosiła jakieś 22 stopnie. James to tak szczegółowo opisuje, ponieważ jest z zawodu pilotem i no. No dobra, i teraz dalej. Jim, opisując niebo, bardzo często używa słowa, teraz jest fragment analizy takiej teologicznej. Bo po każdym rozdziale, jak wam mówiłem, jest taki fragment, który opisuje, taki podrozdział opisujący to wszystko, co James widział właśnie na podstawie Pisma Świętego, na podstawie teologii. Opisując niebo, bardzo często używa słowa światło. Światło wydaje się być we wszystkim, od aniołów po trawy. W niebie nie było żadnego rodzaju ciemności. Pismo Święte mówi nam, Bóg jest światłością, a nie ma w nim żadnej ciemności. Tak naprawdę obecność Boga nie jest zarezerwowana jedynie dla nieba. Jego miłość otacza cię nawet w tej chwili, kiedy czytasz te słowa, czy oglądasz, drogi widzu, ten film. W świetle Jego kochającej obecności nie ma ani cienia, ani strachu, ani wstydu, ani zwątpienia. Jest tylko tęsknota serca Pana Boga, aby przechadzać się z Tobą, tak jak to robił z Adamem w ogrodzie w porze powiewu wiatru. Wyobrażam sobie, że zanim ziemia uległa zepsuciu, być może tutejsze potoki i kwiaty także śpiewały. No i dalej, słuchajcie, teraz przechodzimy do tych fragmentów, w których Jim James opisuje ludzi, których spotkał w niebie. Są jeszcze hale mieszkalne mieszkańców nieba. No, powiem wam, dobra, mieszkania w niebie. Okej, to jeszcze to, mieszkania w niebie. Jak wyglądają mieszkania w niebie?
To jest kolejny rozdział. Od czasu, gdy zacząłem dzielić się doświadczoną przeze mnie wizją nieba, pytano mnie wiele razy, czy widziałeś mieszkania dla ludzi w niebie, ponieważ Chrystus mówi, idę wam przygotować mieszkanie w niebie. Mieszkania to oczywiście jest pewna metafora. Odpowiedź jest taka, że całe niebo to jest miejsce do mieszkania. Są tam domy, które dosłownie wpisują się w krajobraz nieba. Wydawało się, że te domy są zrobione z przepięknych, pastelowych kolorów, bez żadnych ostrych krawędzi jakiegokolwiek rodzaju. Były zaokrąglone w stylu lepianek i wszystkie wtapiały się w krajobraz. Kilka młodszych osób zapytało mnie, czy te budynki były jak domy hobbitów. Domy nie wydawały się czymś istotnym w mieście nieba. W mieście nieba nie ma żadnych deszczowych dni. Nie ma zmian pogody, nie ma burz ani innych rzeczy, przed którymi ludzie na ziemi szukają schronienia. Tam nie potrzebujemy schronień ani domów. W niebie jesteśmy istotami światła i ducha, niemniej mamy określoną formę. W czasie pobytu w niebie nie byłem ograniczony żadnym cielesnym ciałem, tak jak to ma miejsce na ziemi. Jednakże są tam spokojne miejsca, gdzie możemy pójść, aby spotkać się z naszymi bliskimi albo żeby rozmyślać nad miłością i tajemnicami Boga. Ale nie ma niczego, przed czym musielibyśmy się chronić. Teraz. Mieszkańcy nieba. Gdy byłem w niebie na mojej wycieczce z przewodnikiem, czyli aniołem, zobaczyłem wielu, wielu ludzi. Mieszkańcy nieba to istoty światła, oddające w sobie wygląd wszystkich narodów, narodowości. Raz, pamiętacie, co mówiła Księga Apokalipsy? Że w niebie będą, proszę Państwa, i wniosą do Niego przepych i skarby narodów, prawda? I w Jego świetle będą chodziły narody, Księga Apokalipsy, rozdział 21. Niektórzy spacerowali ramię w ramię, podczas gdy inni gromadzili się w rodzinnych grupkach złożonych z ich ziemskich bliskich. Na twarzach ludzi malowała się miłość i obraz życia w niebie. Każda osoba, jaką zobaczyłem, wydawała się mieć poczucie celu. To nie było spojrzenie kogoś, kto wlecze się do pracy, za którą otrzymujemy zapłatę. To było spojrzenie radości i słodkie oczekiwanie na zachwyt, niczym u dziecka w poranek Bożego Narodzenia. Niektórzy nieśli książki, inni wszelkiego rodzaju instrumenty muzyczne. Pewnie ja będę nosił książki, jak trafię do nieba. Ponieważ ich celem było być tymi, kim są. Bez żadnego obciążenia czy pretensji. Wszystko, co mieli robić w niebie, było aktem nabożeństwa wobec Chrystusa. Wszyscy byli odziani w szaty z błyszczącego światła i wszystkich przepełniało poczucie kojącej celowości. W ich wyglądzie, uwaga, było coś, co mnie zaciekawiło. Odwróciłem się do anioła i zapytałem go, czy oni wszyscy są mniej więcej w tym samym wieku. Powiedziałbym, że mieli trochę ponad 30 lat. Odpowiedź anioła była przepiękna i zdumiewająca. Powiedział, uwaga, to jest po prostu, miałem ciarki, po prostu jak to czytałem, teraz też będę miał. Anioł odpowiada, tak, James, uwaga, Bóg tak bardzo umiłował Jezusa i Jego ofiarę dla ludzkości, że postanowił, iż w niebie nikt nie będzie starszy niż Jezus w chwili śmierci. Czyli ludzie w niebie nie mają więcej niż 33 lata, no bo Chrystus został ukrzyżowany w wieku 33 lat. Dlatego każdy w niebie będzie wyglądał tak, jakby miał 30 parę lat. Ktoś mógłby się zastanawiać, jak możemy zidentyfikować 99-letniego wuja albo dziadka, który zmarł przed nami. W jakiś sposób w duchu rozpoznasz ich, a oni ciebie. W niebie rozpoznajemy się bardziej jako dusza wobec duszy, a nie na podstawie wieku czy wyglądu. Były pewne wyjątki, uwaga. Było kilku takich, którzy wydawali się starsi, bardziej dystyngowani. Anioł wyjaśnił, że to biblijni prorocy i patriarchowie. Inni ludzie cofali się z szacunkiem, kiedy oni przechodzili obok. W ich przypadku świetliste szaty miały w sobie coś
pastelowego. Inny godny uwagi wyjątek w stosunku do tych, którzy wydawali się mieć 30 parę lat, to były dzieci. Wszędzie tam były bawiące się dzieci. Niektóre z nich były bardzo małe. Były tam nawet niemowlęta. I teraz podrozdział zatytułowany Żłobek. Żłobek. To jest wzruszające bardzo. Zbliżaliśmy się do kolejnego budynku, który różnił się od tych, które zobaczyliśmy wcześniej. Ten budynek przed nami oświecały fale łagodnego światła, które skrzyło się na jego powierzchni, naprzemiennie zmieniając się z różu w błękit i z powrotem w róż. Zapytałem, co to za budynek? Anioł odpowiedział, to jest żłobek. Żłobek? Powiedziałem zaskoczony. Tak. Jak i dlaczego w niebie miałby być żłobek? Zapytałem. Anioł powiedział, to jest żłobek dla dusz abortowanych dzieci albo innych dzieci, które zostały poronione lub takich, które zginęły jako niemowlęta. Następnie powiedział mi, że światło Boga jest w każdym z tych dzieci i że to światło pragnie powrócić do źródła, do samego Boga. Tutaj w miłości Boga są one otaczane opieką i wychowywane aż do dojrzałości. W końcu mogą dołączyć do całej populacji nieba. Zapytałem, czy one są jak dzieci na ziemi? Anioł uśmiechnął się i roześmiał, odpowiadając, one są dokładnie takie same jak dzieci na ziemi. A Jezus kocha te dzieci. Powiedziano mi, że właśnie tam idą dusze abortowanych dzieci, zanim mogą wejść do swego spełnienia w niebie. Dojrzewają tak jak na ziemi, ale znacznie szybciej, ponieważ są istotami światła. To nie jest rozwój fizyczny, chodzi o wzrastanie w swym poczuciu celowości w niebie. I znowu, trudno zrozumieć albo wyjaśnić upływ czasu, albo dojrzewanie w niebie, gdzie czas nie istnieje. Ale dwulatek jest taki jak sześciolatek na ziemi. Niektóre z tych dzieci, gdy osiągają dojrzałość, postanawiają tam pozostać, aby pomagać innym małym duszom w drodze do dojrzałości w niebie. Bóg w swojej miłości, nieskończonym miłosierdziu, ma miejsce dla tych małych dusz. Wyobraź sobie radość matki albo ojca, gdy w końcu, przybywając do nieba, spotykają swoje utracone kiedyś małe dziecko, które wychodzi im na spotkanie, już dorosłe, z wyciągniętymi ramionami, aby powitać ich w niebiańskim uścisku. No i teraz to mnie zaskoczyło, chociaż nie do końca. Pod rozdział Futrzani, mieszkańcy miasta i nieba. Maja, Gucio, Horacy, słuchajcie, moje koty. Muszę powiedzieć, że kiedy opowiadałem ludziom o tych wszystkich cudach nieba, od czasu przeżycia tam moich doświadczeń, jednym z najczęściej zadawanych mi pytań w odniesieniu do miasta nieba, nie było to dotyczące budynków czy ludzi. Ludzie niezmiennie pytają, czy zobaczę w niebie mojego zwierzaka. My, ludzie, dzielimy życie i uczucia z naszymi zwierzętami domowymi. Wszędzie tam widziałem psy, koty i inne zwierzęta, nie wspominając o pięknych koniach. James jest miłośnikiem koni, to się z książki też dowiecie. Nie ma dla nich jakiegoś osobnego miejsca. Jeśli miałeś jakieś zwierzę, które gorąco kochałeś w swoim życiu, a ono odwzajemniało tę miłość w stosunku do ciebie, to ono przywita cię w niebie. To mnie w niebie przywita mój pies Dingo i mój pies Fafik. Jamnik szorstkowłosy i taki kundel pomieszany z Nowofundlandem, to Dingo, kiedy byłem nastolatkiem. Nie, to nie są ludzie, ale w jakiś sposób symbolizują dla nas miłość. I po raz kolejny zostawię to teologom, żeby oni rozstrzygnęli to w zakresie badań teologii. Mogę przekazać tylko to, czego doświadczyłem. Nie wiem, co Bóg powie do mnie, kiedy pojawię się z 11 końmi, które tak bardzo kochałem w ciągu mojego życia. Pamiętaj, każde stworzenie, które miało tę zdolność, by przynosić radość i w jakiś sposób odwzajemniać twoją miłość, powita cię w niebie. Niebo w swym krajobrazie, w swym układzie i położeniu jest przepiękne. To ogromny park i miasto rozciągające się na wielką odległość w kierunku nieskończoności. Atmosfera jest pełna miłości i radości.
Ale dla mnie, w moim doświadczeniu nieba, największa radość czekała na mnie, gdy miałem stanąć twarzą w twarz z Jezusem. I oto. Mamy tu analizę teologiczną tego, co tutaj nam James przekazał. Ale rozdział 8, twarzą w twarz z Jezusem. Co do zwierząt. Święty Paweł mówi, że całe stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych, powtórnego przyjścia Chrystusa. Całe stworzenie, ponieważ Bóg piątego dnia stwarza zwierzęta, szóstego dnia stwarza ludzi. Tak, teologicznie jest to dopuszczalne, żeby w niebie były zwierzęta. Oczywiście one nie mają duszy nieśmiertelnej, ale jako, uwaga, stworzenia Boże, które są dowodem piękna, dowodem miłości, którą Bóg nas obdarza. Napiszcie w komentarzach, czy kontynuujemy tę serię poświęconą właśnie wizji nieba. Tę książkę bardzo serdecznie Wam polecam. Niebo, niespodziewana podróż, moje spotkanie z Bogiem, aniołami i życiem po życiu. Między innymi, bo to jest dużo więcej spotkań, prawda? Między innymi przed piekle, czy też takie ciemności piekielne, które Jamesa chciały wciągnąć. Opis tego, jak wyglądał Jezus, spotkanie z Jezusem, spotkanie ze świętymi, bardzo, bardzo dużo. Ta książka dostępna jest w sklepiku mocsłabości.pl, jak i ta już dużo grubsza. Kiedy umrę, chcę iść do nieba. Tutaj takich świadectw jest więcej. Myślę, że za mało, słuchajcie, mówimy o niebie. Za mało mówimy o niebie. Powiem Wam szczerze, że ta książka mnie tak zmotywowała, że tak jak Wam powiedziałem na początku, nie dość, że zarwałem noc i spałem tam z 3 godziny, już nie ma. To śniło mi się to. Słuchajcie, normalnie mi tu się tak przez oczy tutaj do mózgu, że normalnie śniło mi się to wszystko, co w tej książce wyczytałem. I w końcu rano Gucio przyszedł, mój kot, prawda, zaczął mnie w rękę gryźć, żeby mnie obudzić, żeby mu dał coś jeść. No i właśnie. I trzeba było wrócić. Wizja nieba, wizja nieskończonej miłości, wizja tego, czego tak naprawdę każdy z nas pragnie, jest najbardziej motywująca do tego, żeby na ziemi zrezygnować nawet z najmniejszego zła. Czasami po prostu zagryźć się w język i tak jak święta Tereska, zatrzymywać na sobie zło, żeby to zło się dalej nie rozprzestrzeniało. Żeby zrobić wszystko, żeby pójść do nieba. Oczywiście to nie jest teraz nasze ludzkie wysiłki, absolutnie nie. Ponieważ na szczęście, zobaczcie, nie musimy robić wszystkiego na ziemi o własnych siłach, żeby trafić do nieba. Wystarczy, że się przyznamy do naszych słabości, że słabości będziemy oddawać. Bogu w sakramencie pokuty i pojednania i przyjmować Chrystusa Eucharystycznego, który jest światłem. No tak, przyjmując Chrystusa Eucharystycznego nie doświadczamy zmysłowo owej światłości, ale możemy być pewni na podstawie tej książki, że nasze serce, nasza dusza, kiedy żyje w stanie łaski uświęcającej i przyjmuje Słowo Boże, które czytamy, które rozważamy tak jak Maria w sercu, które, słuchajcie, kiedy przyjmujemy ciało Chrystusa, kiedy nasza dusza przyjmuje ciało Chrystusa eucharystyczne, jest rozświetlona. Ja się teraz nie dziwię, że Maria tak często przychodzi na ziemię i wzywa nas do nawrócenia, do pokuty, do powrotu do Boga. Ja się nie dziwię, że według wizjen, lapsusik językowy dawno nie było, że według wizji błogosławionej Elżbiety Szwedzkiej Maria najwięcej czasu pośród apostołów spędzała z Judaszem. Dlaczego? Ponieważ Maria jako preredempta, przedodkupiona, niepokalana, wyłączona spod działania grzechu pierworodnego, jakby odczuwała sercem to piękno nieba, bo nosiła w sobie już tę pewność piękna. Znaczy pewność nieba, właśnie przez to piękno wyłączenia jej spod działania grzechu. Maria nie zgrzeszyła. Czyli jakby na ziemi już była prawie, że w niebie, choć wciąż na ziemi, wiecie o co chodzi. Oczywiście doświadczała smutku, słabości, ale to wszystko przezwyciężała, ponieważ moc słabości się doskonali, ponieważ, jak nazwał ją święty Łukasz, kecharitomene, była, jest i będzie pełna łaski. Niebo, polecam Wam wszystkim nie tylko tę książkę Niebo, ale w ogóle, żeby tak się zastanowić nad sobą, że nasze ludzkie wysiłki, walki, prawda, to wszystko jest... No ile to nasze życie potrwa? 20, 40, 60, 80, 100 lat, 100 lat, 100 lat, a ja nie wierzę w to, że dożyję 100 lat, no. 100 lat, no nawet 100 lat, nawet 120 lat. To jest wszystko policzalne. Niebo jest niepoliczalne, już przestaję gadać, bardzo Wam dziękuję za to bardzo długie spotkanie, ale nie mogłem jakby tutaj, chociaż jeszcze dużo innych fragmentów mam zaznaczonych, szepty z ciemności na przykład, prawda, o tej wizji
piekła. Poczułem jak jakiś ostry pazur albo szpon drapie mnie po ramieniu. To już w ogóle dobra. Punkty światła, prawo i lewo, otchłań, nie, w prawo niebo, w lewo otchłań. Dobra, już Państwa nie męczę, już Państwu daję spokój, już Państwu nie zawracam głowy. Wszystkiego błogosławionego Wam życzę. Zapraszam na różaniec tutaj na kanale od poniedziałku do piątku o godzinie 5 rano. Kilka tysięcy osób bierze udział w tym różańcu i polecam Wam książkę Niebo, dostępną w sklepiku mocsłabości.pl. I kiedy umrę, chcę iść do nieba. Ja teraz trochę inaczej rozumiem już ten tytuł. Kiedy umrę, bardzo chcę iść do nieba. Kiedy umrę, pragnę pójść do nieba. No to idźmy do nieba. Szczęść Wam, nam. Boże, o, to zawołanie nasze. Do zobaczenia najpóźniej w niebie. Aha, pyk.